Warszawska średnica 2050. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj na przystanku kolejowym Warszawa Targówek. Uroczyste otwarcie ma odbyć się 12 grudnia 2021 roku. Powstanie również tutaj bezpośrednie połączenie z stacją metra Szwedzka, a przystankiem kolejowym Warszawa Targówek. Będzie to pasaż pieszo-rowerowy. Z drugiej strony natomiast przystanek autobusowy zmieni swoją nazwę na PKP Targówek. Z aktualnego rozkładu jazdy, który jest obecny na stacji, możemy dowiedzieć się, że przejedzie tutaj jeden pociąg na godzinę. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, na 100 tysięcy lajków robię orzełkę na tym śniegu. Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak teraz Sykut powiedział, czas na ciekawostkę. Stacja jest jeszcze zamknięta, co możemy wywnioskować po tym, że wszędzie jest śnieg. Gdyby była natomiast otwarta, śnieg zostałby odśnieżony. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut.